Gdyby to był tor driftingowy w Palomino Creek, to nie byłoby żadnego problemu. O, fajny nick. Nie jestem jakimś dobrym driverem, ale po prostu dałbym radę lepiej. Ile tutaj na poczcie futrok. Pozdrowianka. Pozdrawiamy. Muszę usunąć. A nie, to dobrze. To są moje ostatnie pozdrowienia. Pozdrawiam każdego plus tych, którzy nie będzie 2 miesiące. Żegnajcie przyjaciele, wrócę do wersji, kiedy będę świętować pierwszą urodziny Player Live. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, miłych wakacji. I to Kondrat 22. Pozdrawiam, tu masz jakieś organizacje, czy można dołączyć. Nie należy do żadnej organizacji, więc dołączyć nie ma możliwości. O, i tutaj taki dymek zniknięty i pozdrawiam YouTube'a. Pozdrawiam. Cóż, pozdrawiam serdecznie YouTube oraz Halina i Piotera. Pozdrawiam serdecznie Janusza, Halina i Piotera. O, pozdrawiamy z GSP. Pozdrawiamy z Tai. Pozdrawiasz YouTube'a Garaż Cejo. Garaż Cejo. Mistrz się Mike Pele. Siema, pozdrawiam się na następnym odcinku, jak będziesz nagrywał. No już masz oczywiście pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie i masz tutaj wspomnienie. Serines, siema kasy, pozdrawiam. Pozdrawiam. Miły pan, pozdrawiam siebie i ciebie. Pozdrawiamy i wzajemnie. Robi 16, pozdrawiam. Lubiany jesteś. Może tak, może nie. No, im bardziej jesteś znany, tym więcej gówna na ciebie leci, ale staram się być najbardziej w porządku dla was wszystkich. No ale każdy ma swoją opinię. Patryka Sofiele, siemanko, pozdrawiam odcinku, mam nadzieję, że się załapie. Pozdrawiam dla Asapty i Sapty i al służby mundurowe na serwerze i oczywiście ciebie. Dla mnie należy też oczywiście do SMS-a, to więc ze służb mundurowych, więc ciebie też pozdrawiam. Pozdrawiam tutaj wszystkie frakcje. Christian22005, pozdrawiam na odcinku i pozdrawiam i gratulacje z 2K na YouTube. Dziękuję bardzo. Oczywiście pozdrawiam ciebie. Wzajemnie też życzę ci powodzenia. Eventise, siemaneczko, pozdrawiam Kamurdziaty. Dziękuję, siemaneczko, pozdrawiam wzajemnie. Vivir XRD, pozdrawiam mamy tatę i rodziców. Pozdrawiam serdecznie mamy tatę i rodziców i ciebie. David, siema, pozdrawiam YouTube'a, pozdrawiam serdecznie. No i lecimy z odcinkiem. Nowy list, kasy wpisujemy. Jeśli chcecie napisać do mnie list, wpisujecie. Pozdrawiam YouTube'a, lecimy. Witajcie drodzy widzowie na moim kanale, ja jestem Kasy. Kolejny odcinek z serii Player Live, witajcie. Jedziemy może od razu, bo tutaj mamy od razu coś do pokazania, mimo tego, że były jakieś epizody, żeby był widoczny ten, jakże oto ten pojazd. Musiałbym go wziąć do przechowalni, bo nie jest ukazana jedna sprawa. Spoiler. Muszę wejść do przechowalni, bo nie jest on widoczny. Widoczny był epizodycznie, może w odcinkach, może na streamach. O, zapomniałem włączyć pewnie ten, coś tam, jakieś powiadomienie leciela, dobra, nieważne. Pewnie ogłoszenia. No to cóż, jest to ten pojazd. Pojazd już posiadam 2 lata. Gdzieś mam jego odcinek, ale nie jestem pewien, gdzie ja go mam. Czy on w ogóle jest, to jest pytanie. Ale na pewno gdzieś jest, nie jestem pewien tylko gdzie. W tamtym okresie nagrałem, jak on proces fabryki był i byłem zawiedziony tym, że jedzie 140 km na godzinę na pojazd sportowy, który był trochę warty. 91 chyba zapłaciłem z fabryki. No i co, potem zamontowałem, jednak dałem mu szansę MK2, MK3 i opłacało się to zrobić, bo to nie dość, że jedzie jakieś 198 km na godzinę, to lata. Lata po driftach, mimo że nie ma RH1, to lata to jak popieprzone. MK2, MK3... Spoiler, felgi, jakie tutaj widzicie, i lata. Ja jestem zadowolony. No i dziś w końcu leci ten odcinek pojazdu, który pojawiał się i znikał niczym kasy na służbie. Można. Pojawiałem się i znikał. Pojazd jest podobny do Nissana 300 ZX, jak dobrze pamiętam. Czyli można by powiedzieć, że taki poprzednik Nissana 350Z. A później 370Z, no. Ale dobra, muszę podjechać do przechowalni. Rzucę go. No i... No i od razu pytania, no. Czego mogę się spodziewać, ale jest spoiler.
Dobra, to pozdrawiamy Martina Krosuckiego i Sztosplayera. No i nam... Nie chcę tutaj takiego gracza. Ale pozdrawia. No trochę to lata, trochę to rzuca, ale... Nie wiem po co z nami jedzie. Mamy tatę i rodziców. Dobra, to my zrobimy coś takiego. Blizzard jedzie. No, świetnie. Jeszcze lepiej. Jazda pod prąd. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, bo ja chciałem to zrobić sam odcinek, a nie żeby się wplątywali inne osoby postronne. Więc tak to wygląda. Niestety zdążyłem rozbić samochód. No, nie dziwię się, bo ten pojazd jest szerszy od Fortuna. Nie jestem przyzwyczajony do jego jazdy. Teraz na przykład na VR, no, Virtual Racing, Virtual Race, tam już ten. Nie chodzi o ten race czy coś w tym stylu, już zapomniałem jak to się nazywa, Virtual, ale nie pamiętam drugiej, jak było na R. Ojeju, chyba Reality, Real czy coś w tym stylu, dobra, nieważne, zapomniałem już. No i dobra, tam jestem, mimo że na drugim miejscu, to jednak tym pojazdem nie potrafię jeździć. Ze względu na to, że chyba bardziej pasuje on do driftingu. Albo po prostu on, taki pojazd jest trochę szeroki. Szerszy niż Fortuna i nawet i nie potrafię, albo też jest szybszy. Jest szybki troszeczkę. No i teraz na przykład wjadę bez problemu. No i druga sprawa, no i trzecia sprawa, że nagrywa mi troszeczkę to laguje. Trochę to laguje i też dekoncentruje, na pewno będzie dekoncentrowywać nie tylko mnie, dekoncentrować, pomyłka. No jakoś to jeździ. Jak to się prezentuje? No tak, kolor żółty, bo jeszcze zapomniałem, że ma takso. Poziom czwarty, no już, ja kurnie już bez karoserii. Pojazd nie kiedyś należał do organizacji, teraz to tylko nim jeżdżę, prywatnie. Ewentualnie może pomyślę, bo mam trochę pojazdów, mógłbym wypożyczać na takso. Mógłbym coś takiego zrobić. Ale co będzie, to nie wiem. Najpierw potrzebuję czasu, bo pomimo tego, że teraz są wakacje, to jednak, mimo że mam wakacje, to jednak coś robię. Jednak coś robię, wstaję rano i zajmuję się tym, co lubię, informatyką i w dni robocze. Jestem tylko, weekendy mam wolne. No tak od poniedziałku do piątku. No to więc tak to się ten pojazd prezentuje. No szkoda, że nie ma toru driftingowego, przykładowo na przykład bugowanie biegania. No nieźle, mam nadzieję, że to nie było na służbie SAI. Gdyby to był tor driftingowy w Palomino Creek, to nie byłoby żadnego problemu. O, fajny nick. W sumie to nawet nie wiem, na pewno trochę warto jest ta naprawa, ale kij już z tym. Dobra, już mogę jechać. Musiałem coś napisać. No, zdążyłem już ten pojazd rozwalić, niestety. Ale dobra, cięcie, naprawię go i zobaczymy. No cóż, naprawione ABC, ale poszło cała kara, no i niestety przy rampie, jak tutaj wjeżdżając, zniszczyłem sobie sterzak. Więc jesteśmy na toru, do torze Racing Clubu. Nie jestem przystosowany trochę do tego auta, już chyba lepiej Fortunę bym tutaj wykręcił czas, ale niestety problem jest taki, że nie wykręcę tego czasu, bo niestety... Ja strażaka z Maja nieprzywrócony został skrypt nabijania czasu, no więc, ale zobaczymy jak to się tym jedzie i jak ja się prezentuję tym tą jazdą, no. Nie oczekuję od siebie dużo, mało tego, że i tak muszę, no świetnie. Ja naprawdę nie potrafię wyczuć przy nagrywaniu. Kiedy ja na przykład nie nagrywam, albo nie, jak ja mam na przykład, sobie zapiszę na przykład na NVIDIA Experience, gdzie po prostu
nie ma żadnych lagów, nie ma żadnych lagów, a jak nagrywam już kod OBS-em, no to niestety są lagi. No to nie czuję płynności. Kiedy ja na przykład czuję maksymalnie 60 klatek na sekundę, jak to FMTA bywa, i też na Player Live, bo to wiadomo, na Server Project to jest. Ja wiem o tym, bo sam korzystałem z serwerów. No to no spoko, oczywiście, tu już jest. Nie ma żadnego problemu, ale jak nagrywam, to czuję, chodzi mi o ekran. Jak wy patrzycie, to na pewno ma widoczne jest 60 klatek na sekundę, a może nawet więcej. Ale ja nagrywając, to ja nie czuję płynności, naprawdę. Ja czuję jakieś max 30 klatek, albo nawet poniżej 25 klatek. No, paranoja jest dla mnie, no właśnie. Nie czuję płynności, po prostu jestem zdezorientowany. Dekoncentracja kompletna. Ale staram się jakoś, no, wjechać wewnętrzną, ale w sumie wjechałbym lepiej. Wjechałbym zdecydowanie lepiej, ale no niestety nie te możliwości nagrywając odcinek. No ale jakoś tam mniej więcej pokazałem, ale nie jestem jakimś dobrym driverem, ale po prostu dałbym radę lepiej. No o, ta osoba, która jeszcze niedawno widzieliśmy, no to dostała bana na 9000 dni, więc no nie zmieniła niku, to już trudno. Dobra, jakoś to wygląda. No cóż, może zobaczmy jeszcze, podnieśmy sobie do Los Santos, zobaczcie, jak to wygląda. No więc tak, Euros, układ MK2, MK3, parametry tutaj takie mniej więcej, stan światła 98%, a to ciekawe. Prędkość maksymalna 196, no ale jedzie to jak jedzie, prawie 200 to więc. Ilość biegów 5. No to akurat nie wiedziałem, ale dobra. To sobie pojedźmy sobie jeszcze, taki myk zrobimy. Więc podjedźmy sobie od tej strony. Dobrze. Idziemy. Kurka. No i zobaczmy. Jedziemy na pełnej. Nieraz się testowało ZR-kę, jak jeździ Euros, jak jeździ Fortuna, jak jeździ. No i 190 tak mniej więcej. No prawie 200, ale prawie robi wielką różnicę. 198, jak dobrze pamiętam. O, fotoradar pięknie. Pomimo tego, że jechało się jakieś 70. No i dobra. O, jak dobrze czytam, Domelek sobie dał licencję lotniczą przez Domelka, czyli Domelek za Domelka. Ciekawa jaka apelacja, sami może zobaczyć, jeśli jej nie usuną. Więc, drodzy widzowie, ja tutaj to sobie zaparkuję pojazd. Więc o, mój odcinek dobiega końca. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do stawienia łapki w górę. Także zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale, jako że subskrybowałeś się, zapomnij o dzwoneczku z góry, oczywiście dziękuję. I cóż, mam nadzieję, że pojazd wam się podoba, zostawicie opinię, komentarz, czy macie też Eurosa, czy może jakieś inne nabytki, które może są według was lepsze od tego pojazdu, który... No cóż, Eurosa rzadko pojawiam, widzę na drogach Player Live, oczywiście są takie osoby, które znam, które posiadają Eurosa. Pod kasynem widziałem ostatnio jednego, ale tylko jednego w ostatnich 5 dniach. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale mam nadzieję, że działa. Działa. Więc no cóż, dobranoc wam życzę. Cześć. Fajny mikrofon. Odbił z wrażenia.